Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Dzień dobry, panie prezydencie, witam. Dzień dobry. Boi się pan tego całego procesu wstrzymywania pieniędzy z Unii Europejskiej na polskie drogi? To może Gdańskowi w jakichś przyszłych inwestycjach jakoś zagrozić? Czy tu jesteśmy jakoś spokojni? Powiem szczerze, nie jestem fachowcem od tych spraw, ale nie wydaje mi się, żeby to groziło Gdańskowi, dlatego że są te pieniądze tylko wstrzymane. Natomiast myślę, że będą uruchomione. Nie sądzę, żeby Unia Europejska poszła na olbrzymi konflikt z Polską. No też mamy taką nadzieję. No to mamy ustawę śmieciową. Wyszła z Senatu, może w tym kontekście mamy. Została uchwalona. A dlaczego dziś sesja w Gdańsku i dziś nie poznamy stawek opłat za śmieci w Gdańsku? Dlatego, do końca że, grudnia miało to być. Tak, tak jak pani to powiedziała, ustawa wyszła z Senatu, natomiast jeszcze nie jest podpisana przez prezydenta, nie jest ogłoszona w dzienniku ustaw. No, ale ustawa, no tak, ale ustawa nie obowiązuje i podjęcie uchwały dzisiaj groziłoby, że zwłaszcza uchwały w takim kształcie, to nawiązuje do nowej już treści ustawy, groziłoby, że wojewoda tę ustawę uchylił. No dobrze, to jak będzie w Gdańsku z tymi śmieciami? W tej chwili analizujemy dwa warianty i myślę, że... Zmienił pan zdanie jednak. Tak, zmieniłem zdanie. To pan jakoś czas w sprawie. Na prośbę radnych. Zmusili. I tak. I mamy dwa warianty. Stary wariant ryczałtowy oraz... Za 37 od... Na razie pozostajemy przy samej stawce. 38 zł od gospodarstwa domowego, bądź wariant powierzchniowy, 66 groszy za metr kwadratowy mieszkania, ale nie więcej niż 73 zł. To jest odpowiednik mniej więcej 110 metrów kwadratowych. Ale to od czego zależy, czy będzie taki, a nie inny wariant? Od tego, jak radni zagłosują, dokładnie tak? Tak, od tego, jaki wariant radni wybiorą. Ale to właściwie, czy one się różnią? No jeśli ktoś dzisiaj płaci kilkanaście złotych, na przykład w jakichś dużych osiedlach szczególnie, to docelowo będzie płacił albo 38, albo no, na przykład jeśli ma mieszkanie, załóżmy średnio 50-metrowe, to 33. No. No tak, ale pamiętajmy jeszcze, ile osób w tym mieszkaniu mieszka, tak? Jeżeli na 30, no, jak jest emerytem, jeżeli na, tych, to jeżeli, na, 50, sam, jeżeli na 50 metrach, co jest dosyć typowe w Gdańsku, mieszkają trzy osoby, to zapłaci za śmieci około 11 zł za osobę. No to nie jest jakaś kwota powalająca. W niektórych spółdzielniach już dzisiaj płaci się 12. No dobrze. I mówi pan, że to rozwiązanie, które teraz będziecie proponować, będzie lepsze, tak? Dla Gdańszczan. Znaczy, ono nie będzie lepsze. Ono będzie z punktu widzenia miasta i Gdańszczan właściwie identyczne. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Ta metoda, którą my wybierzemy, czy powierzchniowa, czy ryczałtowa, dotyczy relacji... Dwie nie mogą być. Dwie nie mogą być. Potem uważają, te metody dotyczą relacji zarządca-miasto. Czyli krótko mówiąc, spółdzielnia mieszkaniowa będzie mogła stosować metodę na przykład od głowy do tej pory, jak to jakby, jeżeli będzie chciała to robić. Oczywiście. A może pan mi powiedzieć, bo mówimy wciąż o takiej proponowanej stawce na przykład 38 zł, a w Gdyni słyszę, że na przykład planowali 35, a będzie 30. A to w Gdańsku nie może być mniej? Być może będzie mniej, ale ja na razie się trzymam tych wyliczeń, które żeśmy do tej pory mieli. Jeżeli rozstrzygniemy przetarg i okaże się podobnie jak w Gdyni, że stawki po otwarciu kopert są korzystne, to oczywiście ta cena spadnie. Dobrze, ale nie chcę mieszkańcom obiecywać, że na pewno będzie taniej. Tak? Wolę trzymać się tej stawki 38 bądź 66 groszy za metr, a jeżeli wyjdzie taniej, to zmienimy uchwałę. Dobrze, dlaczego wciąż tak śmierdzi z szedłek? Znaczy, według moich relacji jest zdecydowana poprawa. Nie. No takie jeżdżę mam, codziennie. Nie wiem, znaczy, kto ja tak też mówi. Jeżdżę tamtą część miasta. I z moim powolnieniem jest wszystko w porządku. Pani redaktor jeździ obwodnicą. Przy obwodnicy rzeczywiście zawsze był kłopot. Natomiast nie, ja często przy bywam... obwodnicy i na Przywickiej. Śmierdzi jak śmierdziało, albo nawet gorzej. Ja bywam często na ulicy Piotrkowskiej, na ulicy Ostrołęckiej i tam jest zdecydowana poprawa. A, to jest ile kilometrów? No zgoda, ale mówimy o poprawie. I mówimy o tym, żeśmy... Dobrze, a kiedy będzie rozwiązany ten problem? Połowa roku? Koniec no, roku? Myślę, że realnie to jest według naszych aktualnych przewidywań koniec sierpnia. Oj, to niedobrze, bo ostatnio były jakieś wcześniejsze terminy. Była mowa o połowie roku, ale niestety się przesuwają przetargi, ponieważ nie zgłosili chętni na remont instalacji. W tej chwili wiemy, że już chętni są, ale to spowodowało konieczność ogłoszenia drugiego przetargu, czyli przesunięcie wszystkiego o 2 miesiące. A w sprawie janosikowego to jakie ma pan zdanie? Znaczy ja uważam, że bogate gminy powinny wspomagać gminy biedniejsze, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast mechanizm płaci? To jest bodajże kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. To jest dużo dla Gdańska? No to jest dużo. No, za te pieniądze można wybudować, mówiąc populistycznie, kilkanaście przedszkoli, czy utrzymać kilka szkół. No każdy pieniądz boli, to trzeba oddać. Ostatnio, że jego zdaniem to jest niesprawiedliwe, bo nie można karać tych, którzy są prężni, sobie radzą i nagradzać tych, którzy
którym się nie chce. Pan też takiego zdania nie, nie, to nie jest tak do końca, ponieważ niektóre gminy z racji swojego położenia nie mają żadnych szans. Umówmy się, żadnych szans. I też popatrzmy na taką sytuację, że choćby nasze gminy powiatu nowodworskiego, tak, ze względu na specyficzną sytuację, no nie mają wielkich szans rozwojowych, nigdy nie będą dynamicznym miejscem, pełnym miejsc pracy. Natomiast ci ludzie, no też żyjemy we wspólnym kraju i musimy się wzajemnie wspierać. Także sam mechanizm janosikowego jako taki nie jest zły, tylko pytanie, czy należy go w pewien sposób usprawnić. No, paranoją jest, że województwo mazowieckie musi oddać więcej jak połowę swoich dochodów. To już coś jest nie w porządku. To znaczy po prostu oddawać mniej, tak? Do tego by się oddawać mniej albo w oparciu o jakiś inny mechanizm, który byłby sensowny. No nie można oddawać więcej niż połowy własnych dochodów. To już jest przegięcie. No to akurat zadanie dla posłów, a z tego co wiem, to jakoś tak niechętnie zamierzają się tym zająć. Muszę powiedzieć, że zaskakujące prezentuje pan stanowisko po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie czynszów. Sąd tak wprost stwierdził, że ta uchwała w części jest niezgodna z prawem, niezgodna z konstytucją, a pan, mam takie wrażenie, że straszy mieszkańców Gdańska, że jak nie pańska uchwała, bo przez pana firmowana, to mogą stracić ulgi. No wie pan, to trochę ostro. Panie redaktor, nikogo nie straszę. Tak jak w całej swojej działalności publicznej mówię po prostu prawdę. Takie są realne konsekwencje uprawomocnienia się tego wyroku sądowego. Jeżeli się wyrok sądu prawomocni, to 98% mieszkańców Gdańska traci ulgę 5%. No to nie ma co ukrywać. No proszę pana, ale to władza, pan i Rada Miasta jest od tego, żeby tak poprawić uchwały, które zostały przyjęte źle, żeby to nie ludzie ponosili koszty niedopracowanego prawa. Zgoda, tylko że każde inne rozwiązanie, podkreślam, każde inne rozwiązanie, które jest proponowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a więc uzależnienie ulg od lokalizacji budynków w mieście, nie daje możliwości, żeby 98% ludzi otrzymało tą ulgę. No, umówmy się, ulga była powszechna. Teraz będzie tylko dla wybranych. Może to będzie połowa z tych ludzi, może to będzie 3/4, ale na pewno nie 98% do tej pory było. Ale wie pan, no, pan mówi tak, a ja słyszę Bogdana Oleszka. Czytałam, a potem nawet z nim rozmawiałam, który uważa, że wy przyjmiecie takie rozwiązanie, bo musicie przyjąć takie zobowiązanie. Rozwiązania takie, żeby było w miarę tak niekorzystnie dla mieszkańców. To jak to jest? No, znaczy, Bogdan Oleszek jest dobrym panem, a pan tutaj... Nie. Myślimy zupełnie podobnie i podobnie myślimy o mieszkańcach. Chcemy im pomóc. Ale, panie redaktor, jeżeli sąd na nas narzuci obowiązek różnicowania czynszu, dawania ulgi, w zależności od położenia budynku w mieście, to znaczy na przykład odległość od przystanku autobusowego, lokalizacja budynku na terenie przemysłowym, lokalizacja budynku na terenie zalewowym, możemy wymyślać jeszcze blisko wysypiska i tak dalej, to przecież to nie będzie 98% mieszkań w Gdańsku. To będzie 30, może 40, może 60, ale... Nie, może po prostu trzeba się trochę postarać. Przecież są takie miejsca, niekoniecznie trzeba mieszkać koło wysypiska, żeby to nie był jakiś super standard. No, jeśli ktoś mieszka w śródmieściu, ale to jest zupełnie inaczej. To jest kilkanaście czynników dawających ulgi. My mówimy tylko o jednym. Lokalizacja budynku w mieście. O to tym pan jednym mi chce mówimy. Powiedzieć, że sąd tak jakoś bez wyczucia pochylił się nad sprawą. Nie, czynszu, sąd tak? podszedł do Czy... tego z punktu widzenia prawa. Dokładnie zachował się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Nastawił się na literalne czytanie prawa. A pan natomiast... zgodnie z duchem? Jak no tak to chyba można to powiedzieć. Tak to tutaj miało miejsce. Niestety to jest z punktu widzenia rzecznika pyrrusowe zwycięstwo. A panie prezydencie, a pan już zaciera ręce na możliwość wprowadzenia wyższych opłat za parkowanie w Gdańsku? Nie. Ministerstwo się skłania ku takim postulatom samorządów. Zacznijmy od jednej rzeczy. Tu nie chodzi o opłaty wyższe. Chodzi o taki poziom opłat, które by regulowały tak ruch samochodów, żeby zgodnie ze wszystkimi standardami około 15% miejsc do parkowania zawsze było wolnych. To znaczy, że ile za pierwszą godzinę trzeba by płacić? Nie 3 złote, a ile? 10? Nie wiem. Nie, myślę, że tyle nie. Ale mogę powiedzieć pani, że w Poznaniu na przykład w 2004 roku, zanim ta ustawa weszła w życie, kiedy gminy mogły swobodnie kształtować opłaty za parkowanie, to w centralnej części i tam wokół targów poznańskich, gdzie rzeczywiście jest duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, tam wtedy cena za pierwszą godzinę parkowania, cena równowagi, czyli że 15% miejsc zawsze było wolnych, to była 5 zł. To było w 2004 roku. To tak jak u nas na lotnisku, tak mniej więcej podobna. To jest inna specyfika troszeczkę. Czyli co, w Śródmieściu to ile pana zdaniem trzeba by było płacić, żeby ten ruch był właśnie taki, jakby sobie pan życzył? Nie wiem. To będzie, jeżeli ustawa wejdzie w życie, to umożliwi gminom samodzielne podejmowanie decyzji o wysokości opłat, to wtedy będziemy te opłaty powoli podnosili do poziomu równowagi. Natomiast pytam o poziom równowagi.
równowagi. Nie wiem, no to życie okaże, gdzie poziom równowagi. Przy jak to cenie... życie? To pan potem zaproponuje stawkę, a radni przyjmą. To takie życie będzie. No dobrze, wiemy, że dzisiaj stawka jest za niska. Natomiast nie wiemy, jaka stawka będzie właściwa. No będziemy ją powoli podnosić. Wiedzieć. Będziemy ją powoli podnosić. Czy jeszcze jedno pytanie. Ścieżki rowerowe powinny być odśnieżone, czy nie? W ścieżki rowerowe powinny być odśnieżone, ale tylko te główne oczywiście, czyli ciąg ulicy Grunwaldzkiej na przykład. Czyli ta firma ze Straszyna, która zarabia 87 tysięcy za odśnieżenie, odśnieża to, co powinna, tak? Znaczy, ja mam sygnały zróżnicowane, dlatego że jest część sygnałów, że odśnieżała, jest część sygnałów, że nie. Przyjrzymy się tej sprawie, jest ZDZ, który powinien wziąć konsekwencje, jeżeli pasa nie była wykonana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.